Siema, jestem Karol Da Costa, to jest mój dzień. Galeria Kazimierz, centrum mojego wszechświata. Nawet nie chodzi o moją karierę galerianki, ale przez wiele lat byłem z nią związany. Najpierw jako handlarz odżywek na wysepce, później praca w Piór, no i wreszcie teraz przede wszystkim jako klient Almy. Almy, którą mi zamykają. Jestem z tego powodu kurwa smutny. Zamykają mi Almę, więc wam jeszcze pokażę, bo była ona dla mnie centrum wszechświata przez bardzo długi czas. Ty, wyjebać ci? To vloga kręcę. Patrz, to będzie twoje 5 minut sławy. Rewelacja. Co życie próbowałem dopiero dzięki. I dopiero dzięki. Ja bym poprosił indyka dwa razy tak po 600 gram. Tak może nawet trochę dokroić. Białka nie może być za mało. Przepis, tak? Tak jest. Idealnie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Co jeszcze sobie ryżyk wezmę? I kozi ser. Czyli jedyny nabiał, który mogę jeść. Raz. Alma to zawsze było centrum mojego wszechświata. Uznawałem ją za dobry market, bo to był dobry market. Dostępność produktów takich, powiedzmy, to ekskluzywnych, a naprawdę ciekawych, no bił na głowę te inne markety i dyskonty. Oprócz tego to była polska firma, więc zawsze to znowu dla mnie był argument za tym, by robić tam zakupy. Wcale nie było tak drogo, a no asortyment bił na głowę. Na przykład w Almie długo na jedyne to było miejsce, gdzie można było dostać masło orzechowe bez soli i cukru firmy Primavica. Każdy wie chyba o co chodzi, jak trzymał dietkę tak 5 lat temu. To był największy rarytas, teraz już te masło orzechowe to byle firma ma. Ale kiedyś nie było tak różowo. Mogłeś to zrobić sam i to takim mikserem kurwa z czołgu chyba, bo jak ktoś sobie próbował z orzeszków ziemnych robić masło orzechowe, to wie, jak to rozwalało miksery. No, tak samo jako jedna z pierwszych miała szeroki wybór jaj, jeśli chodzi o sposób chowu. Klatkowy, ściółkowy, wolny wybieg, każdy wie o co chodzi. O ile można mieć wątpliwości, wielu ludzi neguje w ogóle sam jakiekolwiek różnice między tymi jajkami, no to ja, można powiedzieć, organoleptycznie przekonałem się, że po prostu im więcej zapłacę za jajka, tak to niestety się przekłada, tym później lepiej je przyswajam, lepiej mi się trawią. Na przykład chów taki klatkowy, te najtańsze, to już jestem w stanie wyczuć na przykład w restauracji po zjedzeniu. Po prostu mój żołądek się buntuje. To jest takie, można powiedzieć, przekleństwo zdrowego trybu życia, że stajesz się bardzo wrażliwy na wszelakie, nie wiem, mutacje żywieniowe, bo to chyba już trzeba tak nazywać. Podobnie z fast foodami. Kiedyś Mac czasem wjeżdżał, wiadomo, że nigdy nie byłem. Raczej z domu jestem wychowany, bo odżywiać się zdrowo, ale czasem Mac wjeżdżał, na przykład mamusia mnie zabierała na urodziny. No i co? I nie miałem w ogóle z tym problemu. A teraz, panie, zjesz Maca i czuję to dwa dni w kichach. Podobnie z KFC. I przez to mam problem z tożsamościowy. Dlaczego? Bo jestem czarny i nie mogę jeść KFC.
Właśnie smażę sobie indyka. Indyka, nie kurczaka. Dlaczego nie kurczaka, to jak oglądaliście paszę dla żubra, to powinniście wiedzieć. Tutaj właśnie gotuje się ryż. I to jest tak naprawdę skład większości moich posiłków. Ale nie dlatego, że jestem jakimś kurde kulturystą z jaskini, bo kasza jaglana też wjeżdża. Pozdro wiadomo komu. W każdym razie przede wszystkim czas. No bo czas przygotowania, nie mam czasu. Patrzcie, tu robię sobie 600 gram indyka i mam na cały dzień luz. Zamiast się pieprzyć z tym, jakby trzeba było zrobić kolację jakiejś niewieście, na przykład mojej, to nie ma problemu. Wiadomo, że jakieś tam trzeba mieć. Nie można być troglodytą kulinarnym i umieć tylko ryż z kurczakiem, ewentualnie szejka białkowego. Dobra, to już sobie wyłączymy. Ale wracając do mojej diety, to jest ona jałowa, z pozoru jałowa, bo rotuje, ale rotuje tylko i wyłącznie warzywami. Ze względu właśnie czasowych, wygody, bo nie mam czasu, no presja rośnie, muszę zapieprzać, chcecie filmów, chcecie, żebym się udzielał w różnego rodzaju przedsięwzięciach, czy was prowadził nawet, czy fizycznie, czy online, więc no nie mam czasu na to, żeby każdy z tych posiłków przygotowywać pieczołowicie. Druga sprawa, niestety mam wiele nietolerancji pokarmowych, które jeszcze nie są dobrze przeze mnie zbadane. Pochylę się nad tym tematem, oczywiście zdam relację. W każdym razie, nie wiem, jak jem coś na mieście, albo nawet pizzę sobie zamówię, bo to tak też bywa, w dniach ładowania oczywiście, to wtedy dzień ładowania też nagram, bo to w sumie dobra rzecz tam się dzieje, jeśli chodzi o jedzenie. To wtedy zwykle, jak jest wiele składników, to coś mnie tam uczula. Nie mam jakichś tych mocnych uczuleń, nie puchnę hicz na całej gębie. Nie staję się ludzikiem Michelin, ale bardziej na przykład czuję to na procesie trawienia. Objawy drobne typu szczypanie języka. No czuję po prostu, że ten pokarm mi nie służy. Tutaj mam pewność, że na tym jedzeniu czuję się dobrze, fajnie się trawi. No i to są półprodukty. Tego się akurat trzymam, żeby przetworzenia nie było. Żeby przetworzenia nie było zbyt dużego pokarmu, których jem. Znowu tutaj w ten dzień ładowania, no ta reguła tutaj nie ma mocy. No i co? Ta dieta jest skuteczna poza tym. To jest następny aspekt. Dlaczego jest skuteczna? To nie jest tak, że nie wierzę, że jakbym coś dodał, podliczył, to byłoby źle, ale jest skuteczna, bo robię na niej progres. To jest dla mnie pierwszym najważniejszym czynnikiem. Drugim najważniejszym czynnikiem, równoważnym, to nie jest tak, że mniej ważnym, są wyniki badań krwi i innych parametrów, hormonów. Po tym patrzę, że moja dieta działa, a wyniki mam idealne, pośrodku normy. Myślę, że sobie jeszcze je omówimy. W każdym razie to są dla mnie dwa znaczniki. A ja, wiecie, no nigdy w życiu nie głodowałem, ale nigdy też nie byłem chowany na kawiorze, że tak powiem, więc nie potrzebuję jakichś niesamowitych udziwnień, jeśli chodzi o kulinarne wybryki. Wiadomo, że czasem rotuję produktami, ale akurat indyka i ryż to jem od lat. To nie jest tak też, że swoim klientom, że wszyscy moi klienci jedzą ryż z indykiem, czy tam, no z indykiem, raczej kurczaka odradzam. Część z nich eksperymentuje, jeśli oczywiście ma na to czas, możliwości, zamiłowanie, a część po prostu je podobnie jak ja. To akurat kwestia indywidualna, przede wszystkim liczą się kalorie. W drugim rzędzie są to makroskładniki, a później inne doperele typu częstotliwość posiłków i no to jest akurat mniej ważne, jeśli chodzi o efekt. Kalorie, makroskładniki, to jest to, co robi robotę. Warzywkami na ten posiłek będzie przede wszystkim papryka czerwona, no i kiszona kapusta ekologiczna. Nie jestem jeszcze ekoświrem, bo mnie jeszcze na to nie stać, ale dorwałem dobry sklep z całkiem tanią kapustą. A propos ekożywności, to co? Ja już się chyba wypowiadałem. Ja czuję, na przykład w przypadku papryki, to czuję wyraźną różnicę, jeśli chodzi już na, nie chodzi nawet o smak, ale samo trawienie. Bo mimo, że papryka, czuję, że na przykład ta witamina C w tej papryce mi pomaga, to no ona zbiera dużo pestycydów z gleby na przykład, bo to jest zależne od warzywa. Na przykład broku zbiera mniej, papryka bardziej, dlatego akurat
przypadku ekologicznych odpowiedników, no to paprykę, o ile brokuł można sobie darować, to papryka będzie mile widziana. No ale ta niestety jest z marketu, ale kiedyś na ten targ pietruszkowy się wybiorę. Idę właśnie do Mateusza, do mego fizjo. Jak widzicie, sypie śnieg, to nie jest kraj dla czarnych ludzi. A tak serio, to wiecie, jak ktoś się w Białymstoku urodził i wychował, to dla niego taka zima to jest śmiech. Bo pamiętam, jak się śmigało, to minus 33, tego nie zapomnę, pewnego ranka. I nikt nie myślał o zamykaniu szkoły, szło się ciężko. To ogólnie może być dobry przykład przewagi przystosowania organizmu do genetyki. Bo jakoś tak specjalnie zimniej niż reszcie to mi wcale nie było. Mimo że kamuflowanie się wśród niego mam utrudnione właśnie genetycznie. Dobry. Hej. No to się czuć w razu. Który? Tutaj. Okej. Okay. Co za koks? Warszawski koks. Warszawski. Krakowska feta. A ja nie wiedziałem, że to będziesz, kurde, ale vloga kręcę. Możesz się przybić. Patrzcie, ten chłop mi robi trening. Kumacie to, kurwa? Chodzisz w dżinsach. Chodzisz na dżinsowo? A co to za pytanie? No kurwa, nie wiem. Takie ciekawości. Czy tylko dres wchodzi w grę? No, kurczę, raczej dres. A czemu? Dres. Jeansy są niewygodne. Jeansy są niewygodne, są sztywne. Ale tak sobie myślę, no bo te sandały i skarpety, to by jeans do tego siadł. Albo sztruks jeszcze, tylko sztruks to jest mało przywiewne. Sztruks to nie te czasy. Ja wiem, że to jest 90. paktofonika i te sprawy, ale wiesz jak jest. W sztruksach to do kościółka się chodziło w podstawówce. No ale co, skarpety z sandałami, uważam, że to jest zmowa, że to w ogóle jest ten, że to jest niemodne. To jest nielegalne. To jest idealny kompromis między przewiewem przez skarpetę, a odkrytą nogą. Ochroniona stopa i wiesz, no, dla mnie bomba. W tym życiu to jeszcze taki nawrót będzie mody, że będą modne. Dokładnie. Kto to wymyśli w ogóle? Cały świat chodzi ze skarpetami. Kolejne pokolenie będzie miało co drugie dziecko chłopak na imię Janusz. Albo Brian. Niestety obawiam się, że bardziej Brian z Jessica. Z kim jeszcze będziesz robił wywiady? Kurde, nie wiem, zobaczę. Nie będę zdradzał. Tajemnica. Tajemnica. Ale pomysł. Zależy, kto się zgodzi. No samą pierwszą ligę będę zapraszał. Nie będę się bawił w jakieś tam... Wiesz. Jakiś Januszy. No, dokładnie. Yeah. Widzisz to? To był gość kiedyś ulany. Teraz jest fit, muszą nowe shakery puścić. Idealnie. Wszyscy na mojego vloga. Chcesz weta? No to później ma taką porcję, że tak powiem, porcję do japy można. Porcję do japy, kurwa, nie ma problemu. Tylko wyłącz kamerę. Ty jednak znalazłem. Dobra, to i tak wyprodukujemy. Dzisiaj z Karolem nagrywamy vloga. No, o życiu. O życiu i w ogóle. I śmierci. Tak. Kiedy... No, nieważne. Dobra, dziś robimy nogi i mamy trochę zabawek. Czyli elegancka rozgrzeweczka. Taki na nogi. Ze stabilizacją budową. Ej, bo jakieś coś... Jakiś kolos wjeżdża nam, kurwa, w kadr! Nowe zabawki do treningu nóg, czyli stabilizacja obwodowa. Zajebista sprawa, jeśli chodzi o rozgrzewkę, to wykluczyło mi tak naprawdę ból kolan. W ogóle już wam mówiłem, mam problem, mam konflikt panewkowo-udowy. To jest jak gdzieś wrzucimy rentgen nawet. I nie wiem, czy to w ogóle się nie skończy zabiegiem, póki co walczę o głębokość przysiadu, bo na razie to ledwo mogę zejść do 90 stopni. Zawsze miałem z tym problem. Nie wiedziałem, gdzie w ogóle leży, gdzie on leży. Robiłem wiele ćwiczeń na te mobility, no ale jak jest problem kostny, kostno-stawowy, to choćbyś się zesrał, to niestety nic to nie zmieni. Ale parę rzeczy wprowadziłem. Wprowadziłem to, czyli
tak zwany beret, poduszka sensomotoryczna. Mam ją wybić. No i buty do liftingu tak zwanego. Zasłaniamy kurde marki, póki przelew nie dojdzie. No i co? To mi pozwala troszkę niżej schodzić, o wiele lepiej mieć o wiele lepszą stabilizację. No i co? Pokażę wam w ogóle moją rozgrzewkę do nóg. Rolowanie pełni bardzo ważną funkcję, jeśli chodzi o rozgrzewkę przed przysiadem, ale od niedawna ma to ręce i nogi. Wiąże się to z nawiązaniem współpracy z Mateuszem, z moim fizjo, o którym wspominałem. On mi uświadomił, że tak naprawdę rolowanie to działanie tylko i wyłącznie objawowe. Trzeba ruszyć do przyczyn. I bardziej skupialiśmy się na usunięciu złych wzorców ruchowych i można powiedzieć zaszczepieniu tych dobrych. To znaczy mnie nie wiadomo, że na przykład od początku uczyłem się chodzić. Już prawie umiem chodzić. W każdym razie wciąż rolowanie jest super sprawą, jeśli chodzi o rozluźnianie tych mięśni i poprawę mobilności. W moim przypadku ograniczonej dolegliwościami. Jak widzicie, to mocno się nad tym jakoś nie spuszczam, to znaczy nie maltretuję tych moich mięśni, bo ból też nie jest dobrym rozwiązaniem. Kiedyś byłem zwolennikiem tego, żeby trigger point boli, to dociskamy. Ból jest jednak informacją dla ciała, inaczej od ciała do nas, żeby jednak zaprzestać daną czynność. Jeśli was szczególnie boli przy rolowaniu, to bardziej zastanówcie się dlaczego, niż próbujcie to zaradzić rolowaniem. To jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, którą nauczył mnie Mateusz, albo na którą otworzył mnie oczy bardziej, że jeśli boli przy rolowaniu, to trzeba pójść do przyczyn. Szczególnie ta głowa boczna. Teraz to, o czym już wspominałem, stabilizacja centralna, stabilizacja obwodowa z uwzględnieniem stabilizacji centralnej, czyli można powiedzieć łapanie równowagi jednocześnie z użyciem, z aktywowaniem poprzecznego mięśni poprzecznych brzucha, z wyłączeniem mięśni prostych, to znaczy, że cały czas jednak tak upewniam się, żeby te mięśnie proste, można powiedzieć, że ten kaloryfer tak zwany nie był aktywowany. To się trochę kłóci, bo podobnie robię przy przysiadach. To się trochę kłóci ze szkołą przysiadów, gdzie właśnie brzuch musi być zmięty. Ale ja uważam, że dla zdrowia lepszym rozwiązaniem jest właśnie nauczenie układu nerwowego napinania tego poprzecznego brzucha. O tym jeszcze będzie dedykowany odcinek, ale póki co tylko wam zdradzam, jakie patenty mi tu przyświecają. To ogólnie wygląda może troszkę debilnie, ale jest zajebistą opcją. Wreszcie przestały mnie boleć kolana. Aktywuje mięśnie stabilizujące tak naprawdę całego pasma, wszystkich pasm tak naprawdę, w kostce, w kolanie, w biodrze. I później dzięki temu mam o wiele łatwiej znoszą przeciążenia te mięśnie podczas przysiadu. Dobra, relaksacja bioder, relaksacja, nie rozciąganie, to też błędna praktyka, którą robiłem z przysiadami, rozciągałem tam, gdzie miałem problem, czyli w tych całach biodrowych. Tak naprawdę chodzi tu o spięcie pośladka, dzięki temu wysyłamy informację, że te rejony nie muszą być aż tak naprężone, po prostu rozciążamy je, relaksujemy. Podobnie można robić na przykład z łapami. Na przykład w trakcie treningu bicepsów, zamiast je rozciągać dodatkowo męcząc, ponapinajmy lekko triceps. Dzięki temu wysyłamy sygnał, że bicepsy mogą się nieco rozluźnić, relaksować i pomaga to regeneracji nawet w takiej skali mikro, w przerwach między seriami. Gorzej tam po lewej. Tutaj jest po prostu tylko lekkie spięcie pośladka, wtedy czujemy przyjemne rozciągnięcie
przodu. O tym też jeszcze powiem szczerze. Na razie to jest takie pieprzenie do vloga. Ale dziwam. Dalej płytko siadam. Chyba bez zabiegu się nie obejdzie, ale mogę siadać na tyle głęboko. Coś tam ta noga w końcu ruszyła. Tomek Mita. To będzie 06? Srebro, co było? Brąz do 80 na Mistrzostwach Polski? Tak jest. Kiedyś w końcu namówimy go, żeby wyszedł w weteranach, nie? Może w końcu, czy nie? Będzie kiedyś? A teraz będzie presja internetowa. Tutaj chwila produkt placementu. Woda, ale niezwykła woda, tylko woda z Witargo. Od niedawna stosuje węglowodany nie po treningu, ale podczas. I powiem wam, że to robi robotę. Nie mam takich spadków, siła jest cały czas, jest cały trening i co, nie ulewa w ogóle, to nie słuchajcie tych głupot, że w ogóle że przeszkadza, że węglowodany w trakcie treningu przeszkodzą wam w redukcji tkanki tłuszczowej. Gówno, prawda. Czas się obróć. Kurwa, nie ten but. Czasami przebija przeze mnie białość. Dziwnie się wtedy czuję. Zaczyna mi się podobać country. Przestaję ruszać się do muzyki. I maleje mi kutas. Nie polecam. A co robimy, gdy trzeba wziąć ze sobą posiłek, a nie chce się brać pudełka? Pakuje się samo mięso. Bo na mieście problem zwykle jest z białkiem, węglowodanów w sklepie. U nas ci dostatek. Indyk kieszonkowy. Hop. I lecimy na jazdy. Człowiek się uczy pod egzamin, a później staje na drodze w zderzeniu z rzeczywistością i okazuje się, że sobie nie może z czymś poradzić. No bo nie jest do tego przystosowany, bo on nauczył się tak książkowo jeździć, żeby zdać egzamin, jak się w naturalnych warunkach nie jeździ, bo jest świat wygląda trochę inaczej. No a niestety, odkąd oni dostali kamery do samochodów, to oni bardziej skupiają się na tym, żeby on miał czyste rączki, żeby się nikt do niego nie przywalił, a nie patrzy pod kątem, czy ta osoba sobie później poradzi samodzielnie na drodze i czy ogarnia temat. Czyli zmienić egzamin, nie szkolenie. W tramwajach zaczynają patrzeć na mnie jak na terrorystę, więc czas się wybrać do najlepszego fryzjera, jakiego mógłbym sobie tylko wymarzyć. To jest stylowa. Czasem mam takie wrażenie, że to nie jest kraj dla czarnych ludzi.